Dobry wieczór. Dziwne światło, co? Strasznie to dziwnie świeci. No, trochę dziwnie świeci. Świeci dziwnie. Aqua świat, witajcie. To, co teraz tutaj widzicie, jest to pasmo dla roślin, które zrobiłem bardzo niedawno, bo zaledwie kilka godzin temu. To jest mieszanka diod jednowatowych, power LED oczywiście, mieszanka diod red, czerwonych, i miała być mieszanka diod blue, niebieskich, a niestety jest mieszanka diod red oczywiście i diod green. Po cholerę te green, bo takie dostał, to takie założył. Niestety. Za chwilę pewnie się przełączy. Przełączę Wam za chwilę na pełne oświetlenie, bo w tej chwili jest tylko to pasmo, które dorobiłem dzisiaj pod rośliny. Zamówiłem sobie diody już jakiś czas temu. Diody Power LED 20 sztuk, 10 czerwonych i 10 niebieskich. Diody zamówiłem na AliExpress, oczywiście pokusiłem się, i do diod zamówiłem również driver 350 mA na od 20 do 36 diod, może on pociągnąć. No i czekałem. Jakiś czas temu przyszedł driver, wczoraj w piątek przyszły diody. Oj, jest teraz pełne oświetlenie, widzicie. Przyszły diody. Dzisiaj sobota. Czasu troszeczkę rano miałem, więc to wszystko zmontowałem. Zamawiałem diody blue. Niestety sprzedawca się pieprznął i przysłał mi diody green. No i co? No, co mogę zrobić? Na AliExpressie to było zamawiane. Wlutowałem to. Mówię, zobaczymy, co będzie. Troszeczkę ta mieszanka tego czerwonego czerwonego i zielonego, no trochę to dziwnie wygląda w tym akwarium, muszę Wam powiedzieć. Bo jak widzieliście na samym początku, wyglądało to, jakbym miał cholerne zielenice na niektórych roślinach. Ale to są właśnie te diody zielone. No w tej chwili nie widać tego, w tej chwili nawet mi się to podoba, jak pełne to oświetlenie świeci. Także ok. Czemu zamawiałem na AliExpress? Słuchajcie, pokusiłem się oczywiście ceną i co Wam powiem. Diody świecą fajnie. Diody kosztowały grosze. Za 20 diod zapłaciłem kilka złotych. Wyszło mi chyba 10 zł, nawet nie całe. A za driver zapłaciłem 19 zł. A uwierzcie mi, że taki driver u nas na ale drogo kosztuje 45 zł, więc masakra. Dobra, zostawiam na razie belkę, zaraz do niej wrócę. To, co teraz tu widzicie, jest to mój następny tuning, drugi w tym akwarium. Tuning CO2. Fajne, nie? Postanowiłem stuningować trochę CO2. Myślałem nad tym, bo stwierdziłem, że gówniano to CO2 w moim akwarium jest rozpuszczane. Więc postanowiłem pokombinować trochę, żeby to CO2 lepiej w tym akwarium rozprowadzić i generalnie rozpuścić w wodzie. Miałem stary filterek, taki jakiś tam Claro 600, i postanowiłem, że trochę go przerobię, właśnie żeby mi rozbijał i rozdmuchiwał, powiedzmy rozdmuchiwał CO2 po akwarium, dwutlenek węgla. Oczywiście cały czas to idzie z bimbrowni, nie mam butli i na razie nie będę miał. Idzie to z bimbrowni, ale pomyślałem sobie tak. Idzie przez, szło przez kostkę lipową i w dalszym ciągu idzie przez kostkę lipową. Z tym, że tak, szło przez kostkę lipową i to od razu szło do góry. Oczywiście ja to ustawiłem sobie pod filtrem tym moim kaskadowym i ten filtr troszeczkę to CO2 rozganiał po tym akwarium, natomiast docierało ono powiedzmy do połowy
zbiornika i szło do góry i no i tak szło w powietrze. I tutaj trochę tych strat tego CO2 było. Ja nie byłem w stanie za pomocą samej tej kostki, nawet niechby jaką ona najdrobniejszą mgiełkę robiła, to i tak tego CO2 nie byłem w stanie tutaj jakoś lepiej rozprowadzić przez tą kostkę. Więc pomyślałem sobie, że wezmę ten mój filterek stary Claro 600, wywalę z niego te gąbki, które tam były, te moje tuningowe gąbki też kuchenne, i po prostu obciąłem troszeczkę to miejsce, gdzie te gąbki się wkłada, ten pojemniczek, i do tego pojemniczka zamontowałem kostkę lipową. I tak, idzie CO2, idzie oczywiście do kostki, przez kostkę wpada do wirnika tego Claro. Ten Claro to wydmuchuje i zobaczcie, świetnie to rozprowadza po całym akwarium. Na pewno lepiej niż ta kostka, która tam w jednym miejscu, powiedzmy, to tylko CO2 podawała. Tutaj rozdmuchuje to na całe akwarium. Wydaje mi się, że to CO2, że ten dwutlenek węgla w tej chwili ma większe możliwości, żeby się w tej wodzie rozpuścić. Więc tutaj no nie mogę Wam powiedzieć, jak to zdaje egzamin, bo działa to u mnie trzeci dzień. Także no tutaj w tej chwili się nie wypowiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy to jest niedobre rozwiązanie. W każdym razie coś takiego u mnie patenciarsko działa i zobaczymy po jakimś czasie, co z tego będzie. Wracając do belki. Słuchajcie, belka, jeśli ktoś ogląda mój kanał, to może wie, pamięta, że ta beleczka miała 36 W. Belkę robiłem do tej starej mojej 60, która mi strzeliła. Wymiarowo była taka sama jak teraz, to 54, 60 cm długości miało, więc belka pasuje. Natomiast na to akwarium, na tamto akwarium, na tą 60, to z tych diod Power LED, które ja tam miałem w tej belce, to mi wychodziło jakieś 72 lumeny na litr. Tam było 30 diod 1-watowych, to była mieszanka 8500 Kelwina do 6500 Kelwina i 6 diod było full spektrum. I to dawało właśnie 36 W, 72 lumeny na litr. Czy to wystarczało w moim akwarium? Na chwilę obecną już Wam mogę powiedzieć, że na pewno nie wystarczało. Rośliny rosnąć rosły. Z wybarwianiem się już była gorsza sprawa. Rośliny u mnie w akwarium nie bąblowały. Ja u siebie w akwarium nie widziałem jakiegokolwiek bąblowania ze strony roślin, chyba że po przycince. Po przycince owszem, ale to jest wiadomo, wtedy jest uszkodzona struktura rośliny, więc ona będzie nam bąblować. Ale tak bąblowania nie widziałem. Zastanawiałem się tutaj, no lumeny, każdy tam o tych lumenach, przeliczanie tych diod Power LED. Tutaj bardziej istotne wydaje mi się jednak, zresztą wszyscy to mówią, jest jednak ta barwa tego światła. To pasmo roślinne, które jest dla roślin zbawienne i to jest tutaj całym tym kopem. Oczywiście tutaj do pasma roślinnego gdzieś tam już zacząłem to monotonnie to już czytać, zastanawiać się, co tu zrobić, jak tą belkę przerobić. I w końcu postanowiłem, że dokupię po prostu te diody niebieskie i czerwone. 10 niebieskich, 10 czerwonych, plus do tego jeszcze 6500 Kelwinów, bo to jest najbardziej, tak mi się wydaje, zbliżona barwa, która roślinom, która dobrze wpływa na rośliny. I te 6 diod, czyli dołożyłem w sumie 26 W, 26 diod 1-watowych. Teraz nad tym baniakiem świeci docelowo belka o mocy ilu? 62 W. Tak, 62 W na 54 litry. Czy kop światła jest taki wielki? No, nie wiem.
każdym bądź razie jestem zadowolony z tego pasma roślinnego. Znaczy jestem zadowolony, niezadowolony. Fajnie, że zrobiłem pasmo, ale jestem mega kur na sprzedawcę Zali za te zielone diody. Nie wiem, teraz stoję pod takim znakiem zapytania, co robić z tym fantem. Wlutowałem to, bo naczekałem się na to i w końcu postanowiłem, że wlutuję te przyszłe, wlutuję te zielone diody. Ja już, jak pierwszą zacząłem lutować, przytknąłem ją tam, oczywiście zaraz się zapaliła na zielono. Już zdenerwowany na maksa, miałem tym frygnąć, ale mówię, dobra. Zastanawiałem się, czy nie wlutować samych czerwonych i tych, ale znowu, jeśli bym wlutował same czerwone i te 6,5 tysiąca kelwinów, miałbym wtedy 16 W, driver byłby za mocny, popaliłby mi te diody. Więc no, wlutowałem, ale teraz stoję pod znakiem zapytania. Czy zamawiać niebieskie i wylutować te 10 zielonych, wlutować 10 niebieskich, czy zostawić to na jakiś czas, przetestować to z zielonymi diodami, czy innej opcji nie ma. Bo na pewno nie ma tutaj opcji, żeby dokładać jeszcze jakiekolwiek diody tutaj niebieskie do tego, co jest z tymi zielonymi. Podejrzewam, że będzie ktoś sobie zadawał pytanie, chłopie, nie przegrzewa ci się to. Już odpowiada mi na to pytanie. Belka jest ciepła, jest bardzo ciepła, powiedzmy. Żadnego systemu chłodzenia na razie tutaj nie robię. Zobaczymy, jak będzie się dalej ta belka układać. Jak ona będzie dalej się rozgrzewać, bo jest gorąca, tak powiem, jest gorąca. Natomiast przykładając do niej rękę, da się normalnie rękę na tej belce trzymać. Bez odrywania, bez parzenia ręki. Także no zostawię to. No, 66 diod na takim profilu, jaki ja tutaj mam. 16 cm na 60 cm. To jest mój profil, na którym są pomontowane te diody. Więc no tutaj tych diod jest dość dużo, więc ta belka no, gorąca jest, ale mówię, nie jest aż tak gorąca, żeby nie dało się jej trzymać w rękach, czy trzymać ręki na niej. Więc no, nie wiem, zobaczymy, będę testował to. Chyba będę testował na razie te diody zielone. W każdym razie zamówię sobie diody niebieskie, niech one leżą. Niech one sobie leżą, bo może mnie najdzie ochota i albo jakieś glony mnie nawiedzą i będę szybko te zielone diody wywalał i montował z powrotem Będę montował niebieskie, a nie zielone. Oczywiście nie walę od razu pełnego tego oświetlenia. Wprowadzam to pomalutku. Te 36 W, które świeciły do tej pory nad tym akwarium, świecą w tej chwili 8 godzin. Natomiast dzisiaj od godziny 14, bo tak o 14 tą belkę odpaliłem w całości, to od 14 świeciłem na razie 4 godziny, no i włączyłem teraz na godzinę, żeby nagrać film. Docelowo jutro niedziela, od rana będzie się świeciło podstawowe to oświetlenie, czyli te 36 W 8 godzin, a to pasmo roślinne włączę na 4 i tak będę zwiększał aż do docelowo 9 godzin chcę to pasmo roślinne, a tamto to podstawowe, które miałem wcześniej, będzie świecić jakieś 7,5 godziny. Także tak bym chciał. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko układać. To tyle z takich moich tuningów tutaj wykonanych. Chciałem jeszcze powrócić do poprzedniego filmu, tam 3 tygodnie temu, gdzie wam mówiłem o tych 3 próbach, 3 nadziejach, które w tym akwarium chciałem wykorzystać. Zaskoczyło, bo powiem wam tak, zielenice zaczęły się troszeczkę cofać, przynajmniej na nowych liściach nie wyskakują zielenice, więc tutaj plus jest, pyłu na szybach nie ma, naprawdę jestem z tego mega zadowolony, bo pyłu nie ma na szybach. Ale muszę wam się przyznać jeszcze do jednej rzeczy, którą zrobiłem 2 dni po filmie, po tamtym filmie, który wam rzuciłem.
Przyznaję się tutaj wszem i wobec do tego, że wyjałowiłem akwarium całkowicie z żelaza i z mikro. Nie podawałem przez prawie 3 tygodnie, nie podawałem w ogóle mikro ani żelaza. Ja do tej pory twierdziłem, że za pył, za zielenicę jest odpowiedzialny fosfor. W tej chwili chyba zmieniam zdanie, bo po wyjałowieniu żelaza i mikro nie mam zielenic, znaczy mam zielenice, są, ale nie ma nowych, stare się cofają i nie ma pylenia na szybie. Także wycofuję się chyba z tego fosforu i tutaj chyba jednak będzie to mikro. Oczywiście może i też ten stosunek azotu do fosforu też na pewno w jakimś stopniu to zapylenie, za to pylenie szyb odpowiada ten stosunek. Natomiast chyba tutaj w dużej mierze jednak będzie mikro i trzeba przyznać Wam rację, że chyba mikro będzie za to odpowiedzialne. Przynajmniej po tych 3 tygodniach nie podawania żelaza ani mikra widzę poprawę. Także jest fajnie.